Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić hiacynta ze wstążki. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Ze wstążki o szerokości 25 mm ucinam kwadrat. Składam na pół, znowu na pół i jeszcze raz na pół. Opalam wierzchołek, zaciskam. Odcinam tył, opalam. Sklejam 6 takich płatków. Na środku mocuję cyrkonie. Na zieloną wstążkę o szerokości 38 mm naklejam taśmę dwustronną. Na środku układam drucik i przyklejam pas wstążki. Wycinam kształt liścia. Opalam brzegi i maskuję drucik taśmą. Robię kilka liści różnych długości. Łączę kilka wykałaczek. I formuję taśmą grubą łodygę. Maskuję wstążką. Teraz, zaczynając od góry, przyklejam kwiaty. Pozostałą część łodygi maskuję taśmą florystyczną, dodając liście. Kwiat umieszczam w gąbce. Gąbkę maskuję papierową trawką. I gotowe! Taki hiacynt będzie fajną dekoracją do postawienia na przykład na parapecie. Możecie go oczywiście zrobić mniejszego, większego, czy też w innym kolorze wstążki. Zapraszam Was na mój kanał, gdzie znajdziecie też inne pomysły na kwiaty ze wstążki. Pozdrawiam! Pa, pa!